Siemano kolano, dzień dobry Państwu, witam Was gorąco, Nojanu z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek z potężnej Gruzji w Medieval Kingdoms. Już Was pozdrawiam z ciepłego gruzińskiego Krymu. Mamy tutaj osadę, wyznają w niej obywatele tengryzm, ale niebawem, no wierzę, że przyjmą prawdziwą wiarę. Dobra, to dzisiaj tak, w planie jest dalsza ekspansja, no to już w kierunku Morza Azowskiego. Ogólnie byłoby dobrze, żeby Morze Czarne było naszym marynostwem. To byłoby coś fajnego. W ogóle muzyczka mi tutaj za cicho lekko gra. O właśnie, musimy ją dać nieco głośniej. No i jest moment końca tury. 5800 obecnie mamy kasy. Będzie można zaraz przebudować sobie w bacie budynek na nasz własny odpowiednik. Zrobimy to za sekundkę. Lada moment. I jak tam sytuacja z zadowoleniem? No się wciąż niestety niepokoją w tej Ankarze. Mam tutaj niby zarządcę. On tu powinien troszkę sytuację ogarnąć. Może ja bym zmniejszył na przykład z kary do niezadowolenia? Nie, wolę to na razie brutalnie nawrócić, zaraz na pewno im się to poprawi. No na pewno, tego nie wiem, ale najprawdopodobniej właśnie tak się to wydarzy. Czy jakieś mamy urzędy do wydania? Mamy dowódcę, który może mieć fajny urząd, bardzo fajny. To od razu, kolego, trzymaj go, piastuj go z honorem i z uczciwością pamiętaj. Też w ogóle ktoś pisał tam parę odcinków temu, mi się teraz tak skojarzyło, że to nie jest bug, tylko po prostu nam pokazuje perspektywę tej babeczki i perspektywę jego i to się zdublowało. Znaczy, poniekąd jest to bug, ale no... W teorii nie do końca. Tylko ta żona, Gizele, gazela nasza, chrześcijańska, z państwa krzyżowców, jerozolimska. Fajnie mieć takie powiązania krwi. No, wierzę, że to sprawi, iż przyjaźń między naszymi narodami będzie wieczna i silna i odporna na działania niepożądane, wrogie. I tak dalej. No to jeśli on teraz by tą batę kurde zaatakował, to ja muszę niestety, no właśnie, cholera jasna, zakończyć werbunek w stolicy i ruszyć, o ile w ogóle w której tam dojdę, bo to może być problem, ruszyć z odsieczą. Może w ogóle dopłynę, jak ja mogę dopłynąć z Kaffy, bo tu na szczęście mam ten granizon, to raczej wolałbym wybrać drogę morską, bo była ona chyba bezpieczniejsza i raczej lepsza. Pokaż mi to. No i powiedzmy, że jestem w stanie no się zbliżyć, a ty kolego, jakbym cię anulował... No, muszę zrobić, muszę anulować. No to dojdziesz na szczęście. Dobra, zrobi się to. Idziesz sobie pod osadę. Przegoń tych chamów, ale fajnie wyglądacie, syberyjscy łucznicy, naprawdę zarąbiście. I muszę niestety tutaj podejść w trybie marszu. Dobra, więc zażegnajmy ataku. W ogóle mam odporność na wyczerpanie na śniegu, no to ciekawie. Nie mam tu najemników żadnych, niefortunnie. Dobra, i teraz dalej nie mam wsparcia. No to niedobrze, to niedobrze. W ogóle kiedy masz tu zasięg kolego? No bo w Kaffie już jest ten granizon, a zatem... Przestraszmy go mimo wszystko i płyniemy. Jak to zdobędzie, no to ja to znowu odbiję i tyle, nic więcej. Mam w ogóle 19 koła, ale kasy kurde zrobiliśmy. A bo na Krymie to się ogarnęło. To zrób mi to od razu twierdzę. To mi też na pewno wywala natychmiast. Z tego możemy sobie zaraz zrobić nabrzeże rybackie, ale to dopiero później, jeszcze nie teraz. Zerknijmy na Ankarę. W Ankarze, mógłbym taki myk zrobić. O kurde. Ale czy mi to coś realnie da dobrego? Nie wydaje mi się, żeby to było realnie opłacalne. Za to bym sobie chciał ulepszyć Trebizond, no i batę bym chciał ulepszyć. No tylko to musi wszystko jeszcze troszkę poczekać, niefortunnie. Dobra, ulepszenie tego sprawi, że no będzie trochę niepokój, bo u was jest minus 6, przez to, że nie ma też zarządcy, który był wcześniej. No to może lepiej sobie ulepszmy to na zamek i to mi da... To mi tak, zabierze 30 żywności i da zadowolenie. Jakbym zrobił to, to dostanę 20 żywności. Trochę za mało. Trochę tak, kurde, bardzo za mało niestety. No, tak wam powiem, że średniawa, mega średniawa. Nie wiem co zrobić za bardzo, żeby tą żywność sobie odzyskać. Może to wyburzę, padnie na 20, to ulepszę i też to od razu ulepszę. O, no i to jest okej, to jest bardzo okej. Natomiast w Ardabil możemy pójść śmiało pod tą higienę, to też daje dużo zadowolenia. No i boostuje bardzo ładnie okoliczne prowincje. Dobra, to co, panie kolego, czy się odważysz atakować miasto, czy jednak się wycofasz? No, wydaje mi się, że stoi przed nim bardzo ciężka decyzja. A ci kolesie, no to są przyszli dowódcy. Dobra, no mamy niepokoje teraz w tej Alanii. Dałbym do zarządcy na pewno, żeby to ogarnąć. Kolego w tej Alanii, trzymaj sobie to na pewno. Koniec tury! I co? Uderzysz? Nie no, cofniesz się na bank. Też jest najgorsze to, że jeśli komputer uderzy i też ja w jedną osadę, która ma mury i trzeba byłoby ją normalnie oblegać, no to jeśli uderzy od morza, no to może w tej samej turze zrobić atak, bo to jest po prostu desant i wbijasz się do portu, który nie jest niczym osłoniony, nie trzeba tam się przebijać przez ufortyfikowanie, po prostu zdesantować się, licząc, że żadne katapulty waszych okrętów nie zatopią, no i że na plaży, w porcie nie będzie jakichś
nie wiadomo jakiej, jak potężnej ofensywy. Chcesz rozejm, przyjacielu? Nie, nie chcę rozejmu. Nie chcę go. Dobra, i ty, że się kolego tak troszeczkę wycofał. Spoko. No ja teraz na pewno na ciebie lecę siłą brutalną. Nie wiem, gdzie on pójdzie. Może przekroczyć Jaśminę i pójdzie na Tbilisi. No spoko, ja i tak tam się zaraz znowu cofnę. I Orda Nogajska atakuje wasala mojego. Nie no, pomogę, kurde, pomogę. Spoko, no to się tak tutaj cofnę królem. Zaraz w Tbilisi ogarniemy sytuację. Makuria bije się znowu z Ayyubidami. Almohadzi mają rozum z Anglią. Wreszcie po tej krucjacie się dogadali. A propos krucjaty, no to... No, nie ukrywam, bardzo jestem ciekawy, jaka będzie kolejna. I za ile będzie kolejna? Tu się też wyburzyły rzeczy na tym Krymie. Dawaj mi od razu, rób zadowolenie, buduj. I tak, to są buntownicy. To są kto? To są buntownicy. Aha. Okej, okay. No Kaffa też się zaraz będzie buntowało, to możemy z Turę jeszcze tutaj w miarę przytrzymać w tej bacie. A ty, no lecisz sobie szybciutko do tego Tbilisi, pod osadę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale w sumie... Ta, wsparcie jest duże, no i werbuj mi, uwaga, raz, dwa i raz, dwa. I to musi wystarczyć. Dobra, powinno, o, wystarczy na bank. W Ankarze jest okej, okay. Teraz damy wam, panowie, na pewno bonus do zadowolenia. O właśnie, plus 3. Duży bonus, bardzo duży bonus. Może jeszcze dam ci, przyjacielu, autorytet. I tobie też bierzemy to, uwaga, i bierzemy też to. No i szybko będzie, teraz szybkie będzie nawrócenie i powinni się szybko uspokoić, obywatele, wielmożni nasi, cudowni. Dobra, czy może jest jakaś może opcja na sojusz? Nie, a dostęp wojskowy też jest to niemożliwy. Podskoczył w sile, jestem obecnie siłą drugą, więc też podskoczyłem. Cieszy mnie to. No i Abbasydzi przegonili Anglików. Anglia w ogóle siła czwarta. Uuu, ty ta Tuluza w nich zwichała. I chyba kurde... No, zdobyli Bordeaux. Nieźle, nieźle. Jak tam sytuacja się ma tutaj? No, Duńczycy mają przypał. Szwedzi się trzymają. Panie Szwedzie, panie królu Olafie! Nie chcesz handlu z nami? Dlaczego nie chcesz handlu? Czemu nie? Ja chcę go bardzo z tobą. No i tam Nawarra, państwo kolonialne. No nie patrzmy dalej w dyplomację, nie ma sensu za bardzo. Jak tam w ogóle Konstantinopol zarabia 3 koła. No dużo, dużo, bardzo dużo. Ale nie ma tutaj niczego potężnego. W sensie, że garnizonu. To jest Aja Sofia, już przebudowana na katolicką świątynię nieprawosławną. Miasto, 500 000 obywateli. Jopizgam. Super doki. Mamy także, powiedzmy, że to jest no, taki troszeczkę niby... Niby ten, Boże, jak się to nazywało, to rzymskie, gdzie były wyścigi rydwanów. Jezu, uciekło mi to słówko. No, kurde. Nie akweduk to jest do dowody. Hipodrom. To jest bardziej treningowe pod jednostki, ale też tak może obecnie potraktować. Może w tym okresie hipodrom był właśnie tak traktowany. Mamy posiadłość szlachecką z łacińskimi rycerzami i dostęp do trybuszy. No mały garnizon bardzo, na Konstantynopol bardzo mały. Ale co, jest tak jest. Dobra, teraz mi to przebuduj. No i tutaj, w którze kolejnej chyba zrobimy... konwersję miasta. Dobra, idźmy w ogóle pod też Niceem. No i tu... No wciąż mają słabe jednostki. Dziwne, że akurat im tak to poszło. No i Duńczycy są otoczeni. Teraz Szwedzi przymierzają się do oblegania Artus i mają tutaj... Jest bardzo słaba osada. Mają problem. Mają dwie osady. Dwie armie. Z czego jedna nie regeneruje się i jest pobijana. No i co? Niemcy z prawej, ze wschodu, z północy Szwedzi. Albo oddadzą Hamburg, albo oddadzą Aarhus. Myślę, że muszą niestety usunąć się z Jutlandii całkowicie. No i to, i umocnić się w tym Hamburgu i potem jakiś comeback zrobić. W ogóle ci, patrzcie, Protectors of Palace i The Just Conquerors. Nie, po prostu zdobywcy? To dziwne. A kolego serdeczny, jesteś oportunistą. To dobrze, to dobra cecha dla władcy, kurde. Muszą wykorzystywać sytuację. Mogę ci Węgrzy dalej na Krecie. Ja pizgam. Coś oni tam comebackują? No nie, nic nie comebackują. Jak tam tej Wenecji idzie? Powiedz, że słabo. No nie, no idzie im dobrze. Szkoda. A w ogóle to jest siła trzecia? Dobrze wziąłem? To jest siła trzecia, o kurde. Nie lubię, naprawdę nie cierpię Wenecji. Chciałbym, żeby ta frakcja została zniszczona. Bardzo by mnie to ucieszyło, powiem wprost każdemu. Ma to mi ulepsz, w Baku na razie niczego, no to już nie ulepszajmy. To możemy ulepszyć, co? Bo z higieną będzie okej. Dobra, to ulepsz, to ulepszaj. Niech będzie. To w ogóle jest, patrzcie, bez sensu, co mi to da? Da mi procentowo dochody z budynków, w których mamy hodowlę zwierząt, rozwój, jeden punkt i dwa zadowolenia. No to mi da kasę, też mi da rozwój populacji, no i zadowolenie. Strasznie słaby budynek. Ten upgrade drugi powinien być o wiele mocniejszy, o wiele bardziej zauważalny. A przy okazji, Kutaisi. Jak tam stoimy z korupcją tutaj? No jest minus 9%. No to jest dużo. To wolę sobie zrobić znowu szubienicę, żeby to zmalało. I zadowolenie. I też to zmniejsza korupcję w lokalnych, sąsiednich, sąsiadujących prowincjach. Łyknę sobie wody. Wasze zdrowieczko, drodzy państwo. Albo timing, że akurat się pojawili ci buntownicy. Tutaj, tak o.
No bo myślałem na początku, że to jest jakaś kolejna armia i się to zespomniła, nie wiem jak, ale potem się przyjrzałem, patrzę, inna ikona, to jednak ci Alanowie, nasi dawni wasale, no powiem tak, ponieśli karę za to, że nas zdradzili. To jest kara i ja im tego nie wybaczę, nie przebaczę, nie ma takiej możliwości. Pistriti, panie kolego, Pistriti, no wiesz co, kurde, powiem ci tak, teraz to nie, bo żeś się na mojego wasala pokusił, no, nul, ja Derbent zdobędę, jest to dobra okazja, mamy, akurat się robi tej armii, więc ona może pójść na północ. O Jezu, to stratę ponosimy. A jak w tym trybie... O, to ten wyrobunek trwa. Miło. Bardzo miło. A, i damy sobie najemnych ziomeczków później, nie teraz. Na Krymie już mamy fontannę i bunt nie będzie w turze kolejnej. Zarąbiście. Bo tak to jeszcze mam czas, żeby tych kolesi tutaj podtrzymać troszkę dłużej. A, no bo tutaj jeśli chodzi o ilość ludzi, no to jest sporo. To się tutaj utrzymamy bez problemu. Dobra. Armenia, nadwyżka. W Dwinie. O, w Dwinie. To wiesz co, teraz mi zrób to żelazo. Teraz właśnie czas na to, żeby w to sobie ładnie zainwestować. Musimy też niebawem to ulepszyć. 8 tur. Obecnie mamy lipę z higieną na poziomie minus 2. No to jeszcze jeden upgrade będzie wskazany, żeby to się wszystko ładnie zrobiło. Pokaż mi wybrzeże. No i co? Co się tu wydarzyło? Oho, to widzimy, że jest oblężenie. Pokaż mi teraz, gdzie te armie poszły duńskie. No i nie wiem, strolowały. Chyba poszły na Niemców, ale Niemcy się schowali u siebie w mieście, a ci wymierają. Padają właśnie ofiarą brutalnej zimy. Antwerpia, o kurde, Francja! Francja, comeback, panowie! 3 osady, wjechali w Brabancję. A ta jest teraz gdzie? Brabancja teraz jest tutaj. No i obecnie Francja no, przegra bitwę, więc mają słabszą siłę. Okej, okay, Anglik też utracił osadę. No, to jest Tuluza. Ej, nieźle, nieźle, że tak się rozwijają. Naprawdę sprawia mi wielką frajdę i przyjemność obserwowanie tego, co się dzieje na świecie. Lubię to w Total War'ach robić. No brakuje mi komendy toglefowna pod tyldą, jak w Medieval II. No tego brakuje, no trzeba przyznać, że bardzo mocno. Oj, bardzo, bardzo. Dobra, w ogóle to jest w tym baku minus 6. Tak kminie, czy jednak by nie pójść pod, wiecie co? Pójdę pod to, kurde. Pod higienę w tym miejscu, no koniecznie. Dobra, koniec tury, sumbacie zarządco. No trzymaj oczywiście autorytet, trzymaj sobie na pewno research rate'a, akurat obecnie teraz go opracowywujemy, a zatem jest to... Ojojoj, widzę, że z nim jest... się jakby pogorszyło. No nie? Tak jakby się pogorszyło, a możemy na Krymie w ogóle ponownie zrespawnić frakcję Trebizondu. To później. Teraz, znaczy później, nie zrobimy tego. Ja nie zamierzam się dzielić moimi osadami z kimkolwiek innym. Jest to niedopuszczalne. Wszystko musi przypadać wyłącznie nam. Tak. No kurwica jasna, Fiut Seldżucki. Motyla noga. Dobra, zaraz wydam dużo pieniędzy i postaram się wiele frakcji nakłonić do tego, żeby pomogli nam w wojnie z tymi cholernymi Seldżukami. No, bo mają dużo armii, przygotowali się do tej wojny. Oj, to jest silna frakcja. Trzeba było ich kurde dobić, jak byli w zarodku. A nie chciałem tego robić, wydawało mi się, że to będzie już wystarczające, ale jednak, jak widać, trzeba w tą Anatolię się wbić i skasować brutalnie Seldżuków. No to co, jedna armia pójdzie... Kurde, no do tej sytuacji może jednak rozwiązać z tymi Bułgarami, póki są słabi. No, nie wiem. Pistriti, wiecie co? Dobra, no z wami zrobię Pistriti, jedna armia pójdzie na południe, ale zapłać mi więcej kasy. 960, no i spoko, no to się stąd wycofaj. Ja lecę na południe armią króla, a jedna armia no, leci na północ. Dobra, to jest ta wojna, Polacy napadli Niemców. Okej, panowie, kibicuję wam bardzo. Rebelia na Krymie, misja, żeby wybudować kościółek w... gdziekolwiek. No, gdybyśmy grali frakcją katolicką, to byłby problem, ale że gramy prawosławnymi, no to żaden papaj się nie wkurzy o to. Nie musimy. Dobra, widzę, że przegrali chyba Duńczycy bitwę. Chociaż? No, była jakaś bitwa, nie, Niemcy raczej przegrali, ale garnizon przetrwał. No i Polacy będą, nie ci z Poznania, ale inni będą zaraz atakowali panów Niemców. Dobra, to teraz tak, Seldżuku. Panie Łacinniku, no masz troszkę tych wojen, co nie? Ale może byś się tak chciał mnie wspomóc w wojnie z Turkami, co? Bo to są jednak, jakby nie było z krzyżowcem. A, to są niewierni. 10 koła? Low, nie da rady, dobra. A na przykład Antiochia. Krzyżowcy Antiochii. No macie wojnę z Abbasydami. To może Abbasydzi by pomogli. Abbasydzi, muzułmanie niby, tak? Ale biją się z tymi chorzmińskimi separatystami. Seldżucy przez wiele lat byli uzurpatorami w Bagdadzie. Powinni się za to chcieć zemścić.
No kurde, obawiam się, że może być ciężko znaleźć przyjaciela do pomocy w tej wojnie. Może Nicea? No oni się nawet lubią z Turkami. Jakoś kurde ciągnie tych Greków do Turków. Ciekawe, ciekawe bardzo. Dobra, no to co? Tutaj nie mogę mieć żadnych najmików. Najpierw mi stłamić bunt, obowiązkowo. I się potem od razu wycofamy z powrotem do Baty. Ja sobie Baty już będę chciał przebudować, więc najpierw mi ich dorwi. Na automacie, bo to buntownicy. Nie ma co się tam z nimi za bardzo męczyć. Mhm. I możemy sobie w ogóle zrobić... Oj, kurde, straciłem włócznie. To niedobrze. Ale możemy sobie zrobić nowego dowódcę na Krymie. I żeby tam coś się powoli werbowało. Bo no tu czuję, że się może przydać taki jegomość. Dobra, kto by to był? No ten kolega jest fajny, więc przyjacielu serdeczny Brother in Arms. Ależ kurde nazwa. W tej armii masz być i na razie zrób sobie coś, no wolę te lepsze jednostki, ale ci robię wtórę, bardzo szybko. No to zrób mi na razie tych, żeby po prostu cokolwiek było, żeby ten bunt móc szybko uciszyć. I ty, przyjacielu serdeczny, lecisz na południe, no możesz wiesz co, nawet ten van teraz napaść i ten van zdobyć wtórę. No, jest w ogóle niebroniony, komuś go oddamy, nie wiem komu, ale... Chyba, żeby się w tym vanie teraz utrzymać? W sumie, bym troszkę swoje wpływy na południu wzmocnił. Czekaj, na razie go okupuj, mogę dać go wasalowi albo sojusznikowi. No jest to niby kamień. Dobra, słuchajcie, to może teraz tak. Teraz ja go sobie będę okupował. Mhm. No i ten van się... No nawet rozrósł. Ej, naprawdę, nie ma tulipy w tym vanie. To mi zostaw, twierdzę zaraz przebudujemy. To niech zostanie. No, chociaż powinien to chyba komuś dać, jak to wygląda w granicy naszej. U was Spurak, no to jest ważna prowincja dla Gruzji historyczna. To nie, to jednak was zostawiamy sobie. Dobra, no to co, Seldżuk popełnił błąd w takim razie. Zdobył osadę, no i tyle, krótka piła. Nie żyje następca i zrobił się budynek. Misja się wykonała automatycznie, bo chyba się jakiś kościół, nie wiem, budował, czy też jeśli nie ma możliwości wybudowy, to może tak automatycznie się wtedy to powstaje? Nie wiem, ale wiem, że na pewno też potrzebuję tutaj zarządcę. A tego, który ma jak najwięcej przebiegłości i... No dobra, to niech to będzie on. The Fist of Father, pięści ojca. Super nazwa. I tu mamy jednostki lepsze, zobaczcie. Mamy... Tak, lepszą jazdę na pewno, bo to jest, wiecie, twierdza. Ale nie możemy ich robić, bo nie mam kasy, ale za to no, są ci potężni. I różnią się jedynie tym, że ci mają, zobaczcie, dodatkowe perki. Fire whilst... A, że mają łuki. A i partyjny shot, czyli no ci są de facto lepsi. Tylko tym się różnią. No, nice. Generale, masz tą przebiegłość. Cunning, ładnie wbity. To trzymaj sobie na pewno teraz na ten dalszy awans. No i może ci dam bonus do szarży. A niech będzie! Bonus do szarży! To jest dobry pomysł! Musi być, musi być! Bardzo mi ciekawe, co tam się wydarzy z tą Anglią. No, jakby tak kurde, Walia, bo Walia ma tych swoich longbowmenów. Zdobyła całe wyspy i zawładnęła nimi. No tam przydałoby się teraz wysłać szpiega. No i troszkę się wymieszać. Chciałbym mieć taką frakcją silną politycznie, żebym no mieć... Oho, będzie atak chyba na van. O kurde, będzie obrona osady. Boże, ile to będzie armii seldżuckich? O ja, pizgawica. O kurwica, jasna. Dobra, ale mamy fajny sposób teraz, żeby to ogarnąć. Nie wiem, czy mi się uda. Muszę po pierwsze sprawę z nimi razem zrobić, po drugie postarać się wyznaczyć zarządcę i wtedy będę mógł wyjść naprzeciw, tak żeby nie było... Nie. Może to, że kolejnej. Tak, żeby nie było dowodzenia dużą armią. Bo wtedy 20-20 wygram na luzie. O, a Koenu się pojawili, a to buntownicy. Nie wiem, czy to przypadkiem nie u mnie. Zaraz się przyjrzymy temu. A ale z Duńczykami rozerwany. Interesujący. Chwila, gdzie są ci jak Koenlu? Nie wiem gdzie, ale gdzieś są na pewno. W Mosulu! I kto ich wyzwolił? Seldżuk? Pokaż mi to. A Koenlu wyzwolił Seldżuk. Dobra, Seldżuku, może się kurde wbił. Sporo wrogów sobie żeś tym narobił, to na pewno. No i razem mu nie chcesz. Dobra, a w tym vanie, czy ja tu cokolwiek mam? Bo muszę mieć zarządcę, muszę naprawdę w tej turze kogoś tam wykminić. Dobra, gdzie zarządca nie jest potrzebny? Myślę, że możemy zabrać zarządcę, gdzie się jakoś tak bardzo zadowalają. Pokaż mi to. Zadowolenie prowincje, no i na przykład Dwin, to jest jedna taka prowincja. Lazyka, no druga. No i w teorii te dwie. No to musimy z Dwina, ciebie przyjacielu serdeczny, niestety wykopać. Wybacz, wykopałem cię czy nie? Tak, wykopałem cię i mianować od razu gościa zarządcą, bo to w ogóle mam 20 jednostek, powiedz, że mam 20, proszę. O kurwica, nie mam 20 jednostek, to to nie wyjdzie. Ale dobra, no musimy tak mianować zarządcę vanu. Gdzie jest ten van? Van, może to być nasz syn na przykład. Syn jest, o, jest bardzo fajny. No to kolego, ciężka prowincja. Wędruje do ciebie. Bardzo ciężka. Ty, ja tu nie mam przypadkiem bitwy nocnej? Mam bitwę nocną, gościu. To my ich tutaj, kurde, skroimy. Uuu! Uuu!
Janczarzy! Szefie, dodamy bitwy nocne, ale gramy torenczkę, to chcę zobaczyć koniecznie tych janczarów. Ja pizgam. Ale czemu nie mamy dostępu do janczarów? Nie wiem, ale mi się to podoba. I mamy do tej gwardii tutaj, pałacowej, osmańskiej, też fajnej. Nice, bo to na pewno nie są najemnicy, ale janczarzy to jest przecież trzeci tier. Trzeci tier, to jest bardzo już taki elitarny upgrade. No to kurde, kawaleria się wbije w janczarów i będzie dojazd. Dobra, na bitwę nocna. Możemy poczekać, może będzie jakoś jaśniej mimo wszystko. Nie, nie ma co, bo jeszcze się zachmurzy, będzie jakaś mgła, będzie przypał. Dobra, proponuję tę bitwę wygrać jedynie jazdą. Co wy na to? Jazdą i elitarną piechotą. Reszta żołnierzy idzie do tyłu. No, plus generał. Możemy śmiało zrobić szarżą konnicy, po prostu dominację brutalną bardzo w tej bitwie. Dobra, zróbmy to. A zatem tak, kawaleria cała z generałem leci powoli do przodu i zaraz zobaczymy. Ja pieprzę, janczarzy. Bo jak wyglądają z daleka, bez głowi. Bez głowi szermierzy. To jest noc. Nie widzimy tych głów, nie dostrzegamy ich. Oni są mocni. Balta. Poczekajcie. Balta czy gard? Generalnie balta oznacza topór. Co nie? Z kolei przyrostek dży to jest przyrostek słowotwórczy, jeśli chodzi o zawody. Jak mam na przykład kebabczy. Nie, to jest czy, przepraszam. A to jest co? No to jest G, no to kurde nie wiem, czy może literówka czy co, ale no, czy, ogólnie czy to jest właśnie ten przyrostek, tak kebab czy to jest sprzedawca kebaba, co nie? Albo postadży, no to pracownik poczty, listonosz inaczej. No i to jest tier trzeci, to jest tier trzeci. A to są jeniczeri, janczarzy. Nice, ja pieprzę, janczarzy. No okej, okay, no w sumie nawet się cieszę z tymi Seldżukami, że mogli do nich dojść, będzie przyjemnie. No to co, dwa oddziały? A mi się w ogóle bardziej jeszcze rozciągną tutaj, byłoby lepiej. I zaraz robimy wjazd tam najemnych Turkmenów. Muza, oj kurde, za głośna ta muza. Dobrze ma tą bitwę nocną, inaczej byłby przypał. I znowu w tym mieście nieszczęsnym, mieście ma tej bitwy toczyć. A tak będzie Gites. No to co, próbuj tu szarże. Próbuj tu, próbuj tak. Wy lecicie od flanki, wy od flanki lecicie. Każdy już szarżuje, już nie zwlekamy. Po prostu szarża. Ruszamy na wrogów. Kasy mi tych janczarów, no tych się boję, bo oni, no to jest elita, mają halabardy i takie, patrzcie kurde, zrąbiste mają te halabardy. I mogę taką formację ustawić, coś ala mniej więcej, jakby to powiedzieć, falanga. A tutaj janczar, najładniej wyglądają janczarze z muszkietami, mają takie najładniejsze hełmy zdobione. Dobra, ja się wbiję w generała. Teraz tak, tu wjeżdżasz kolego od boku, zaraz od tej strony, no i tu walczymy frontalnie z nimi, a ci są w formacji, tak? Nie, są bez formacji. To tobie w player się teraz mi wbić, co? Póki są odwróceni. A wykorzystaj to. O, ale wyglądają. No. I pa to. Wbijam się od tyłu ładnie. No, pięknie. Dobra, możesz teraz tu się w nich bić. Ty postara się kolego bardziej z tej strony. Ty z kolei tych mieczników. No i póki oni są w ruchu, to jest dla nas to dobre, żeby zrobić szarże. Znaczy, póki są od nas odwróceni, to chciałem powiedzieć. Może jednak ty kolego wbije się w tych. Ty tutaj. Ależ rzeźnia, ależ zmiażdżeni są. I frontalnie się nadziewamy i od razu nasza jazda ginie, tak praktycznie automatycznie. Dobra, tutaj mam lekki przypał, bo no, jest generał. Mocny generał bardzo. Jaki tier? Drugi. A ci janczarzy? Ci janczarzy... No, coś tam się trzymają, coś zabili w ogóle. Nie wiem, ale wiem, że moja jazda ładnie panów Turków posiekała. Siemano kolego, masz tą szabelkę, masz szablę? No, powiemy ci Yatagan w teorii. To jest taka specjalna szabla, którą właśnie użyli janczarzy. I czy ten Yatagan... I ma Yatagan? To jest Yatagan? Bo kurde, w ruchu to dobrze nie widzę. Poczekaj, zróbmy takie niby zbliżenie. To jest... No nie wiem, ale w sumie masz dwie bronie. No to powinien być na logikę Yatagan. Tylko nie mogę tego zatrzymać, bo kurde, legendarny. Nie no, to jest zwykła szabla. Zdublowana po prostu i tyle. Dobra, królu, gonisz ich i mają chyba tak zwane army losses. Prawdopodobnie to sobie ich dobijmy od razu. W plecy zaczęły, kurczę... Mocno swędzić, no, zaczęły, dobra, lecisz też tam dalej, dobijaj ich od razu. No i ten dziad nieszczęsny, ten dziad, w ogóle pokaż mojego króla, czy ty masz kolego brodę? Jak na miniaturce to przestało? Gdzie jest nasz władca? Nie wiem, ale ładnie dobija tych, kurcze, janczarów bardzo ładnie. No i nie chcę się złamać, teraz się na razie cofnij kolego, muszę zobaczyć swoją brodę. Czy ją masz, to jest bardzo ważne. Może się wydaje nie, ale wierzcie mi, że to naprawdę jest bardzo ważne. I ten dowódca, jaki jest mocny. Zaraz zobaczymy też brodę naszego księcia, następcy tronu. I kolego serdeczny, ty wyglądasz obecnie... Gdzie on jest? To jest... Ten ziomo, ma wąsiwo. I ma brodziwo. Dobra, jest nice. No to goń ich. Goń kolego, lecisz tędy, też lecisz normalnie tędy. Ich 12, kurczę, no niby można dobić.
Dobra, to skręcę bardziej w prawo na tamtych dziadów nieszczęsnych. No i tutaj... Tutaj kolega zabił... Ilu 60 zabił? Kapekulu Silachtar. A Silach to znaczy broń. A Silachtar to chyba taki, no tytuł ogólnie. Ale Silach to jest broń. Czy nie Silachtar to nie jest broń. W kontekście takim, że... wyposażenie. O, tak mogę powiedzieć. Dobra. No ładnie, tamtych to nawet nie gonimy. Wyjdźmy z bitwy sobie. Zdecydowane zwycięstwo. Doskonale. Doskonale! No i zabili tam, kurczę, troszkę konnych, co nie? Ale nie dają nic, ponieśli straty, reszta nie. Pozostało 156, ale... No nie powinni mieć dostępu do tych jednostek, nie powinni. Zaraz zwęszę, wiecie co, który budynek im dodaje. No to mnie ciekawi. Dawaj teraz, taki myk robisz, kolego. No i w tym mieście zostaje, nie ruszam się z niego, nie ruszam się. Szybko je przebudujmy, żeby było dobrze. Może pan Selczuk odpuści. Na pewno nie będę z miasta wyściubiał nosa, to na pewno. Dobra, Diyarbakir, co tu masz, kolego? Masz takie coś i garnizon masz tier drugi. Jaki to budynek ci daje tych janczarów? W koni może coś? Pokaż mi to. No to chyba nie widzę, co ci daje jednostki, może meczet? Chociaż nie, no powinienem w teorii widzieć. W Antalii, co masz w Antalii, kolego? Antali masz taki mykens. Dobra, zabójcowi się pokaż teraz Kayseri i jeszcze Sis. O, Antioch jest oblegana. A to jest mocne miasto, jak widać. Kayseri mamy tak. No tu jest mi werbunek. To może mieć z tego budynku werbunek. No, może sobie odpalę poza kamerą Seldżuków z kampanię i zobaczę, gdzie to mają faktycznie dostęp do takiej jednostki. Antiochia ma garnizon słabiutki, a Abbasydzi łowcy herezji. Dadzą radę, niestety. Dobra, teraz tak, Duńczycy, no mają jedynie Hamburg, no i ładnie, bardzo ładnie. Szwedzi, to jest jeszcze ich armia pod miastem, a w mieście garnizon jest mały. No, to im raczej nie wystarczy, bo to są najmniej kusznicy. Brabancy, tak, to są chyba najemnicy, z tego co się orientuję. Dobra, Connacht siebie z Anglią, o, to już mówiłem, ludziska! Wykrakałem! Dzieją się nowe ruchy, no to lecimy szpiegiem do Brytanii, bo teraz Anglia jest zajęta wojną z Tuluzą, może zaraz się też Francja tam udzieli? Paryż jest Tuluzy, Orléans należy do Prowansji. Pani Ivery, masz, widzę, że przydomek swojego ojca, Impaler. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, kolego. Zobacz sobie Zil, okrucieństwo. Dobra, tak to jest, Zil to jest okrucieństwo, czy to jest zapał? Zil, no kojarzy mi się z okrucieństwem, nie wiem czemu. Ale pewności nie mam. No, interesujące. Dobra, trzymaj sobie to na pewno. Ty masz mieć tego pana Megasa, tobie damy logo Stretosa. Gurgen ma Kefala. Dobra, tobie na razie niczego nie dam, bo to jest dla ciebie średni raczej urząd. No i nasz następca nie ma żony. Nie ma żony? To niedobrze. Musimy znaleźć żonę i niech to będzie jakaś frakcja, z którą byśmy sojusz trwały podpisali. No, chciałbym, żeby to byli oni, nie ukrywam, więc postaramy się chociaż ich przekupić za pakt agresji. 2800? Nie przeszło, dobra. To jeszcze raz Zengidzi. Osobiście w sile. Kutluk the Old. Kutluk. Coś to oznacza, Kutluk. Kut to szczęście, a Kutluk? Szczęśliwy? No bo luk to też jest właśnie słowo twórczy. Możliwe. Kutluk. Coś mi to mówi. Nieważne. Dobra. Ale. Jak to wygląda na północy? Austriacy są mocni. Co by się chciał z nimi dogadać? Tak średnio. Nie, na razie w dyplomację za bardzo nie wchodzimy. Proponuję zakończyć turę i zobaczyć, co się teraz wydarzy. I weź mi na pewno gorzej móc zrobić ten mój protip z niedowodzeniem dużą armią. Więc daj mi szermierza. Mam włócznik, to mógł być włócznik. Ale dobra, taki też będzie okej. Okay. No i kolego, masz, widzę, że no, nie jesteś zbyt dobrym gościem. Oj, mam powiedzieć, że on jest bardzo niedobrym gościem. Weź mi chłopiec, stąd spieprzaj, człowieku. Jeszcze papalownik. No nie, ciebie nie chcę na pewno wypad. Ktoś inny będzie zarządzał Ankarą. Ktoś inny, ktoś dużo lepszy. To jest prowincja Ankara, tak samo się nazywa jak miasto. Czy ktoś z rodu to mógł być? Na przykład oni, no nie, bo ten koleś był średni chyba, co nie? No tak, on ma tam korupcję. No to jego nie bierzemy pod uwagę. Tutaj Rider, dobra, co może to być Rider w Ankarze? I obyś nie miał tylko tych nieszczęsnych debuffów. Edykt niech będzie taki, tutaj nie musi się on zmieniać. Masz, inteligentny masz, o, ty, on jest kurde dobrym dowódcą. No ja pizgawica. No chłopiec dobrym dowódcą. No nie wiem, to na razie niech się podszkoli, zamień go w turze kolejnej, dobra? Bo nie mogę w tej turze znowu wykopać kogoś. Nie mam na to w ogóle kasy. Dobra, to na razie nic nie robię, w turze kolejnej go znowu wykopię i damy jednak innego ziomeczka. Bo no warto takich ziomali na werbunek, na dowódców przygotowywać, a nie w żadnym wypadku na zarządców. Bo nic im nie daje ta przebiegłość w ogranieniu osady, a autorytet już tak.
Okej, znowu atak. Spoko, zrobimy zaraz dokładnie to samo. Tą mniejszą armię rozbijemy sobie nocną bitwą na spokojnie. Może właśnie ręcznie, bo ręcznie widzieliście, że straty byłem w stanie zminimalizować całkowicie. Ale myślę, że to wszystko się wydarzy w odcinku kolejnym. Także teraz dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do lajkowania, jak się podobało, komentowania i subskrybowania kanału Burgundia Bije Anglię. Dobrze, dzieje się fajnie. Bardzo dzieje się fajnie. Zapraszam na Instant Gaming, na Face'a, Discorda i Twitch streama. Trzymajcie się, ludziska, serdecznie, na razie, cześć!